Cześć! Witajcie w moim sklepie ze zdrową żywnością Detektyw Zdrówko. Ja nazywam się Rachela i dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać o maśle. Ale tak naprawdę nie o takim zwykłym maśle, tylko o maśle do zadań specjalnych, czyli maśle klarowanym. Żeby zrozumieć w ogóle, czym jest masło klarowane, to musimy sobie co nieco powiedzieć na temat klasycznego masła. I teraz oczywiście masło jest tłuszczem pochodzącym z mleka krowiego. I tak naprawdę, żeby produkt można było nazwać masłem, to musi on zawierać odpowiednią ilość tego tłuszczu mlecznego. I minimum takiej zawartości tłuszczu mlecznego to jest 80%, ale nie więcej niż 90% w takiej kostce masła. I teraz oprócz tego tłuszczu mlecznego zostaje nam pozostała objętość tego masła i tutaj mówi się, że to będzie gdzieś do 16% wody i w granicach 2% takiej suchej, beztłuszczowej masy mlecznej, czyli tych wszystkich pozostałych produktów mleka. I teraz tak naprawdę klasycznie masło, które najczęściej kupujemy, to będzie masło, które będzie zawierało 82% tłuszczu mlecznego. I to jest taka standardowa ilość tłuszczu mlecznego właśnie w maśle ekologicznym, ale nie tylko w tych klasycznych masłach w sklepie również. Masło jest produktem bardzo popularnym, ponieważ ono posiada bardzo prosto przyswajalną energię. Jest dla nas, dla naszego układu pokarmowego dość łatwostrawne. Dodatkowo zawiera też sporo witamin rozpuszczonych w tłuszczach, czyli mówimy tutaj o witaminie A, o witaminie D, o witaminie E i witaminie K, czyli cały komplet tego naszego popularnego ADEK-u. Żeby tłuszcz taki mógł być nazwany masłem, nie może zawierać żadnych dodatków chemicznych, czyli musi być to czysty tłuszcz mleczny, woda i ewentualnie właśnie jakieś suche elementy masy mlekowej, ale nic więcej. I teraz masło jest bardzo popularne w naszej kuchni europejskiej, ale nie ma takiego wszechstronnego zastosowania kulinarnego, ponieważ ta obróbka termiczna produktów na maśle tak naprawdę jest ograniczona temperaturą. I tutaj jeśli chodzi o smażenie, to tak naprawdę na maśle bezpiecznie możemy usmażyć jedynie jajecznicę, ponieważ ono nie ma wysokiej temperatury dymienia. I za tą właśnie cechę masła odpowiada białko mleka krowiego, które jest obecne w maśle i tutaj mówię o kazeinie. I właśnie ona ma wpływ na to, jak nasze masło zachowuje się w wysokiej temperaturze. Nie powinniśmy masła podgrzewać do wysokich temperatur, ponieważ właśnie pod wpływem wysokiej temperatury kazeina rozpada się i mogą powstawać takie substancje, które są potencjalnie rakotwórcze. I tutaj mówimy o substancjach akroleinach. To, że podgrzaliśmy masło za bardzo, czyli że gdzieś tam już ten proces spalania się pojawił, możemy poznać po takim nieprzyjemnym zapachu i smaku i to jest dość szybko wyczuwalne w momencie, kiedy masło nam się za bardzo podgrzeje. I teraz, co możemy zrobić, żeby takie masło móc szerzej wykorzystywać w kuchni, czyli żeby podnieść tą możliwość korzystania na obróbce termicznej? Tutaj z pomocą przychodzi właśnie proces klarowania masła. I tak naprawdę masło klarowane, bądź ghee, tak jak je nazywane jest w wielu regionach świata, tutaj szczególnie w kuchni indyjskiej właśnie klarowane masło nosi taką nazwę, ono jest otrzymywane właśnie ze zwykłego masła poprzez takie powolne podgrzewanie tego produktu, w efekcie czego właśnie oddziela nam się czysty tłuszcz mleczny i z tego tłuszczu mlecznego już możemy korzystać w wyższej temperaturze. I teraz tak naprawdę, czego musimy pozbawić takie masło, żeby nam powstało takie masło klarowane? Na pewno musimy je oczyścić z białek, cukrów oraz właśnie z tej wody, która w maśle pozostaje. Tak, żeby w tym ostatecznym produkcie zostało nam 99,9% tego właśnie samego czystego tłuszczu mlecznego. Czyli żeby powiedzieć, że masło klarowane jest dobrej jakości, to ono tak naprawdę musi się składać, jak sprawdzamy skład, z samego bezwodnego tłuszczu mlecznego. I teraz w takim momencie, kiedy mamy już tylko ten tłuszcz mleczny, to nasza temperatura dymienia tego tłuszczu podnosi się do ponad 250 stopni, czyli wtedy już takie masło nadaje się do tego, żeby głębokie smażenie na nim stosować, żeby piec, bądź na przykład, żeby dusić potrawy w tym maśle.
Można sobie porównać, że na przykład oliwa z oliwek, która jest też dobrym tłuszczem do smażenia, to taka nieoczyszczona oliwa z oliwek to jest gdzieś około 210 stopni, a już taka poddana rafinacji to będą wyższe temperatury, tam gdzieś powyżej 250 stopni. Dlatego warto jest rzeczywiście, zanim będziemy coś przygotowywać na maśle, poddać je takiemu procesowi klarowania. Masło klarowane będzie miało dużo bardziej uniwersalne zastosowanie w kuchni. I tutaj oprócz tego, że możemy je stosować tak jak zwykłe masło, czyli będziemy mogli nim smarować pieczywo, możemy na nim smażyć naleśniki, czy nawet możemy na nim smażyć głęboko chociażby frytki, to w postaci stałej również nadaje się do wykorzystywania w cukiernictwie, czyli możemy piec ciasta, ciasteczka. Jeśli zdecydujemy się, żeby właśnie margarynę w takiej naszej codziennej diecie zastąpić masłem klarowanym, to na pewno obniżymy poziom tłuszczów trans w naszej diecie. Dodatkowo trzeba sobie powiedzieć, że ten proces klarowania, który oczyszcza masło z różnych składników, nie wpływa negatywnie na jego smak i na jego aromat, ponieważ ono dalej ma taki delikatny, maślany smak i będzie nadawało właśnie takiego maślanego posmaku, czy to rybom, które będziemy na nim przygotowywać, czy warzywom, które będziemy na nim smażyć, ale będzie też genialnie się sprawdzało do właśnie różnego rodzaju placuszków i naleśników. Trzeba sobie też powiedzieć śmiało, że trwałość masła jako tako, jako produktu świeżego, nie jest zbyt długa, ponieważ w maśle są obecne bakterie probiotyczne, które są bardzo przydatne dla naszego układu pokarmowego, ale również wpływają na to, że po pewnym czasie przechowywania masła, ono przebiega w nim proces jełczenia. I tutaj niestety takie masło nie może być długo przechowywane. Natomiast masło, które sklarujemy, będzie mogło być przechowywane nie tylko poza warunkami chłodniczymi, czyli w temperaturze pokojowej, ale jego trwałość też będzie znacznie dłuższa, już nawet do roku czasu możemy je przechowywać. Jeśli chodzi o wydajność masła klarowanego w porównaniu do takiego zwykłego oleju, to na pewno musimy dać tutaj 5 gwiazdek dla masła klarowanego, dlatego że jedna łyżeczka masła klarowanego będzie w wydajności odpowiadała 4 łyżkom oleju takiego do smażenia klasycznego. Ale masło klarowane ma inną dużą zaletę dla naszego organizmu, a mianowicie tutaj będzie bardzo przyjazne dla wszystkich osób, które mają problemy alergiczne i problemy z nietolerancjami składników pochodzenia mlecznego. I tutaj przede wszystkim mówię o osobach, które mają problem z trawieniem kazeiny i problem z tolerancją laktozy. I tak naprawdę zatrzymajmy się najpierw przy kazeinie, ponieważ kazeina jest to białko mleka krowiego, które bardzo często powoduje różne problemy w naszym organizmie. Jego trawienie w naszym układzie pokarmowym odbywa się w żołądku, ponieważ enzym, który jest odpowiedzialny za trawienie kazeiny, czyli podpuszczka, jest właśnie obecny w błonie śluzowej żołądka. I tutaj można sobie powiedzieć, że u ssaków, które piją mleko matki, czyli na przykład u cielaczków, ta podpuszczka jest obecna w dużej ilości właśnie w błonie śluzowej. U ludzi również jest obecna w błonie śluzowej żołądka, ale tak naprawdę najbardziej aktywna jest w tym wieku niemowlęcym i gdzieś do 3 roku życia. Często dlatego właśnie u małych dzieci po tym 3 roku życia, w momencie kiedy ten enzym przestaje być taki aktywny, zaczynają się pojawiać różne problemy właśnie z trawieniem białka krowiego. Jeśli chodzi o alergię na kazeinę, no to tak naprawdę ona może się objawiać w różny sposób, ponieważ oprócz tego, że może dawać takie objawy ze strony układu pokarmowego pod tytułem biegunki czy jakieś bóle brzucha, również może objawiać się od strony układu odpornościowego, czyli gdzieś w postaci różnego rodzaju wysypek bądź różnego rodzaju katarów alergicznych. I teraz masło klarowane będzie tej kazeiny pozbawione, czyli dla osób, które mają te problemy, będzie bezpieczne. Jeśli chodzi o laktozę, która z kolei nie jest białkiem, a cukrem mlecznym, ona tak naprawdę jest cukrem złożonym, który składa się z galaktazy i glukozy. I ono jest obecne w mleku gdzieś w granicach 5%. Laktoza w mleku ludzkim również występuje, to jest gdzieś pomiędzy 5 a 7%. I teraz jeśli chodzi o proces trawienia laktozy w naszym organizmie, to tutaj ten proces przenosi się trochę dalej w układzie pokarmowym, ponieważ on zachodzi w jelicie cienkim i tam jest obecny enzym laktaza, który rozkłada właśnie laktozę na te dwa prostsze cukry, które są już dostępne dla naszego organizmu do przyswojenia.
I teraz tak naprawdę znowu sytuacja się powtarza troszeczkę jak przy kazeinie, czyli w momencie, kiedy jesteśmy małymi dziećmi, to te enzymy są dużo bardziej aktywne i występują w dużo większej ilości w naszym układzie pokarmowym, a często, kiedy jesteśmy już starsi, to niestety ta aktywność tych enzymów mocno spada. I w przypadku laktazy, czyli tego enzymu odpowiedzialnego właśnie za trawienie laktozy, to jest tak, że tak naprawdę około 10% tej pierwotnej skuteczności tego enzymu jest już u osób dorosłych. Dlatego możemy sobie śmiało powiedzieć, tutaj według różnych źródeł jest podane, że między 17 a 37% osób w Polsce jednak ma te niedobory tego enzymu. I to niestety wpływa na to, w jaki sposób oni laktozę trawią i to, że mają różne dolegliwości w momencie, kiedy spożywają produkty mleczne. Teraz jeśli chodzi o masło klarowane, to możemy je sobie zakupić właśnie w takich szklanych słoikach. Tutaj mamy na przykład naszej marki BioPlanet, tutaj mamy również naszej marki takiej dość zaufanej, to jest marka akurat czeska, oni produkują też biogi bardzo dobrej jakości. Ale trzeba sobie powiedzieć szczerze, że te produkty nie są tanie, ponieważ samo w sobie masło też nie jest produktem tanim. Dlatego jest też alternatywa, jeśli nie chcemy kupować takiego masła klarowanego, gotowego, przygotowanego już, to możemy przygotować je sami w domu. I tak naprawdę ten proces nie jest wcale trudny. Ja Wam powiem tak szybciutko, jak zrobić masło klarowane z takiej objętości 1 kg masła. Czyli tutaj mam kostkę masła 200-gramową, więc wybieramy sobie wtedy 5 takich kostek. Potrzebujemy mieć garnek, który będzie miał dość grube dno i umieszczamy go na palniku na niezbyt wysokiej temperaturze. Umieszczamy w nim masło i pozwalamy temu masłu bardzo powolutku się rozpuścić. W momencie, kiedy to masło będzie podgrzewane, to zacznie się na górze tej cieczy pojawiać taka piana, którą musimy zacząć zbierać łyżeczką z góry. I w momencie, kiedy będziemy takie masło na wolnym ogniu podgrzewać około 30 minut, w momencie, kiedy mamy właśnie 1 kg masła i zbierać te wszystkie białe elementy z góry, to po około 30 minutach właśnie powinno nam zostać gdzieś w granicach 800 g tego bezwonnego tłuszczu mlecznego, czyli popularnego masła klarowanego. W momencie, kiedy takie masło już troszeczkę przestudzimy, możemy je przelać przez gazę i umieścić w słoiku i ze śmiałością przechowywać sobie i korzystać w momencie, kiedy jest nam potrzebne. Ale oczywiście tutaj wybór należy do Was. Jeśli nie chcecie takiego procesu przeprowadzać samemu w domu, to możecie sobie wejść na naszą stronę www.detektywzdrówko.pl i jak najbardziej zakupić gotowe masło klarowane i nie musieć się bawić w to przygotowanie samemu w domu. Jeśli macie jakieś pytania na temat czy tego dzisiejszego tematu, o którym opowiadałam, czy jakieś inne pytania związane ze zdrową żywnością, to jak najbardziej zapraszamy Was serdecznie na nasze media społecznościowe. Jesteśmy na Facebooku, na Instagramie, również na TikToku. Chętnie odpowiadamy na Wasze pytania, więc jeśli macie ochotę, to proszę bardzo, możecie do nas pisać. Zapraszam Was też serdecznie do tego, żebyście subskrybowali ten kanał, ponieważ mamy jeszcze wiele ciekawych tematów do omówienia, które będą się pojawiały regularnie na naszym kanale. Jak wiecie, już od jakiegoś czasu filmy pojawiają się 3 razy w tygodniu, pojawiają się we wtorek i w czwartek o godzinie 12 oraz w sobotę pojawiają się filmy o 9 rano. Więc serdecznie zapraszam Was do subskrybowania, a jeśli podobał Wam się ten dzisiejszy filmik, to zostawcie dla mnie łapkę w górę, ponieważ to bardzo motywuje do tego, żeby dalej działać dla Was tutaj na YouTubie. I jak zawsze, miło było Was zobaczyć. Cześć!